Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku w naszym customie do Tomb Raider Into the Realm of Eternal Darkness. Ja to mam z tymi tytułami. Ciul, będę do samego końca tego customu zastanawiać się, czy dobrze mówię, ale dobrze powiedziałam. Dobra, słuchajta. Pytanie, czy te miecze mi spadną na ryj, czy mi nie spadną? I czy się przez przypadkiem nie nadzieję? No. By było. By było. Zapisz to. No i widzę to, będziemy mogli się tam dostać do tego, tylko teraz pewnie one mi na bank zlecą na łeb. Tylko problem polega na tym, że ja tu strasznie dużo apteczek, kurde, no właśnie. A, nie jest tak źle, okej. Okay. Myślałam, że będzie gorzej, okej. Okay. Podoba mi się to, że Black Wolf tutaj bardzo dużo czerpie z klasycznej jedynki, tylko on to zrobił takie... No wszystko jest inne, wiadomo, ale te takie najfajniejsze smaczki z jedynki jednak zostawił i podoba mi się to. Ta kula to tak już nie do końca... Aha, bo to jest pode mną. Nie da się zrobić takiego cheata, co? Czy da się? Muszę wskakiwać na to prądowe, czy nie? Czekajcie, najpierw sobie zobaczę, jak to wygląda pode mną. A nie, nie ma szans. Kurde, no. Ciulowato. No bo tu stracę HP przecież, jak ja bym chciała tu zejść, nie? Zanim ona się pozbiera i zanim stamtąd, wiecie, wstanie. Nie no, kapa. Muszę to jakoś zrobić po bożemu. Niestety. Tak? Chociaż... Nie, no to jest za wysoko, za dużo HP stracę. Nie, nie ryzykuję, jednak zrobię to tak, jak powinnam. Weź to zapisz. Może się da, może nie. Nie będę ryzykowała. Jak to było, moi drodzy? Ja sobie to robiłam tak i w ten sposób. Nie pamiętam. Dobra, uwaga. No patrzcie, co za szmaciarstwo. Namierzyło mnie. Dobra. Tam jest ta, ten krążek, więc na bank będą przeciwnicy. Zaraz sobie tutaj zerknę, jak ja stoję w ogóle za amunicją. Czy... No super, fajnie, że mój budzik mnie teraz budzi. Dobra, wyłączyłam go, ale ja mam chyba dwa budziki. Macie też tak, że zawsze budzicie się przed budzikami. No niestety ja tak mam. Dobra, wyłącz budzik. Okej. Okay. Stoper jest? Jest, dobra. Niestety. Dobra, tu tak. No to chyba te Uzi na razie będę... cisnąć. Na bank tam coś będzie. No już widzę go stąd. Ale to jest, kurde, ten centaur. Ten centaur pieprzony. No... Nie. Nie, 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 nie. Nie chcę tak. Może Uzi. Może Uzi. I teraz na przykład shotgun, bo on tu i tak przyleci, prawda? Ja sobie to zapiszę jeszcze na innym slocie. Chodź tu.
Nie. Jest sorki, że ja tak, bo ja się z tym strasznie bawię. Dlaczego ja się z tym bawię? Dlatego, że... Dobra, mamy to. Dlatego, że mam mało apteczek. Znaczy nie mało, sprawdzę zaraz ile. Tylko chodzi o to, że... Aha, mało apteczek. Dobra, wiecie co? Trochę zgrzeszyłam. Nie wiem, coś mi się popieprzyło, że mam mało apteczek. Może dlatego, że ja ostatnio cały czas te apteczki żarłam. Może dlatego. Aha! Okej. Okay. Mam nadzieję, że może w tej wodzie coś jest. Myślałam, że tu się idzie normalnie. Z tymi apteczkami to teraz przegięłam. Ale to może dlatego, że ostatnio bardzo dużo non-stop ich używałam. Ale to teraz nie ma się w takim razie co srać. Cieszę się bardzo, że wam się ten custom podoba. Jednak chciałabym troszeczkę podgonić nagranie go, więc może się za chwilę okazać, że już nie będę na bieżąco go nagrywała, tylko go zakończę. Ale to się okaże. Czy są jakieś drzwi zamknięte? Może to będzie jakiś skrót? Fajnie by było. Czekajcie, tu jest Magnum, tu jest Shotgun, czyli pod czwórką jest Uzi. No i czemu to się nie chce otworzyć? Pewnie tam jest jakiś sekret, co? Pewnie tak, tam widzę jakiś skarbiec jest. Patrzcie, tam jest skarbiec. No i zaprzepaściłam jeszcze jakiś sekret, chyba że coś jest w wodzie, albo czekajcie. Albo jakieś znowu ukryte dźwignie za filarami, wcale bym się nie zdziwiła. Kurde! Chyba, że w wodzie znowu jakaś sprawa z tymi szkieletami. Chociaż ja sobie tak, wiecie, uwaliłam te szkielety. Patrzę, czy nie ma żadnej dźwigni. Mogłam jakoś nie zauważyć jakiejś. Co to było? Aj, Boże, Boże. Czegoś pewnie nie zauważyłam. Szkoda. No, a wiecie co? Popływam sobie tutaj, gdzie są te kości jeszcze raz dookoła. No, ale pewnie to nie ma nic do rzeczy. Trudno. Trudno. Obstawiam, że gdzieś po prostu nie zauważyłam czegoś. Wiecie, jestem skupiona na tym, a wcale bym się nie zdziwiła, jakby Black Wolf po prostu gdzieś dał. Ale jak to teraz stąd wrócić? Moment. No właśnie, czekaj ta, bo przecież... A ja z okna tam doskoczę? No nie. O kurde. Ha. Lol. Teraz tak sobie uzmysłowiłam. Przecież ona tam nie doskoczy. No właśnie. I jak ja mam się stąd wrócić? Czekaj, 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 młoda. Tędy będzie jakiś powrót? Może na... A, tędy na górę się chyba szło, tak? No niekoniecznie. O, chyba się da. Dobra, mamy to. Zapomniałam o tym powrocie tutaj. Okej. I co? Schodzimy znowu niżej, tak? Ja sobie muszę zobaczyć, co my tu w ogóle w końcu mamy. Bo ja już się gubię. Mamy dwa tylko te. Dobra. No to lecimy coraz bardziej w dół, bo tam u góry to były chyba klucze do wsadzenia, których nie posiadam. Tutaj jest klucz do wsadzenia. Tam chyba był jeszcze jeden taka... Albo do wsadzenia, albo do zdobycia. Czekajcie, bo to też jest... niekoniecznie. To może być klucz... Aha, tutaj cztery jednak będą płytki potrzebne. Okej. Okay.
cztery płytki, a jesteś jeszcze na dole, ogólnie rzecz biorąc, czy nie? Jest też przejście. Dobra, ale to może po kolei. O, czekaj, czy. Apteczka. Dobra, z tymi apteczkami to przesadziłam. Dobra. Okej. Okay. Lecę tu. Później na sam dół. Dobrze, że zerknęłam, że jeszcze coś tam jest. O, czekaj, ta pod... A tam znowu jest klucz do wsadzenia, ale lipa. Coś mi tu wyskoczy. Znowu. No, wiedziałam. Okej. Okay. Ja tu byłam w ogóle? Chyba nie. Ja klucza nie posiadam, więc nic se tu nie włożę. Dobra, może zróbmy najpierw to, co nie wymaga klucza, tak? Tam jest jakaś duża przestrzeń, czy nie? Oczywiście nie, że nie. Nie wiem, czy tu w ogóle powinnam jednak iść, skoro... No może te pomieszczenia na przykład są ze sobą połączone z tym, co jest na kluczyk. A ile mam sekretów w tym levelu? Jeden. No, to pewnie dałam dupy. Duża przestrzeń. Nic tu nie leci? No nawet nie. Idę i końca, słuchajcie, nie widać. Okay. O, słyszę jakieś podwodne coś. Jakieś takie kojotowe, krikowe. Słyszę to. Aha, drzwi się zamknęły za mną, słyszałam to. Mhm, nie no, super. Nie, hit. No to już wiem, że... Mhm. Nie, ja tych podwodnych nie potrafię nigdy wyczaić. A jeszcze tu jest w jedynce... A zresztą nie będę zwalać na jedynkę. W jedynce jest bardzo czuły te... Dobra. Przestań, wezmę sobie tą apteczkę, bo jest mi po prostu szkoda powtarzać tego 100 razy i szkoda mi jest was oglądający to. Mhm. Tak, ale jak już ginę, to apteczka mi nic nie da, więc... Mhm. Trudno. Ja nie mam pytań. Ja tego nie potrafię wyliczyć. Zapisz to. Ja pierdzielę, nie mam pytań sama do siebie. Męczące to jest bardzo. No wiem, że to się otworzyło, dajże spokój. Może weź jeszcze zapisz raz. Chyba ten zapis nie był mądrym pomysłem. Nie, dobra, dajcie spokój. Zaraz po prostu pierdyknę tym i nie będę już dzisiaj grała. Proszę, żebyście nic nie mówili.
Wiecie, co jest najgorsze, że to trzeba przepłynąć na raz, bo zanim ona się zbierze, jak się zatrzyma przed tym gównem, to jest po prostu porażka. Ja już tego nie powtarzam, mam to w dupie. Chodźcie tu. Dobra, do widzenia. Tam była jeszcze chyba apteczka duża, nie? Okej, coś nam się tutaj wysypało. Tak jak w jedyneczce. Także fajne takie elementy, tak jak już wspomniałam. Wilczek. Czarny wilczek, jak to Sebastian kiedyś fajnie nazwał Black Wolfa, czarny, nasz czarny wilczek. Pozwolę sobie tak czasami mówić, bo mi się to podoba. To tutaj się usypało, dobra, weź to zapisz. A i tak pewnie robię to bezcelowo, bo na bank nic tu nie zrobię bez tego klucza, coś tak czuję. O, już leci, leci. Tam coś jest. Już widzę, że tam coś leży. Jakaś kartecka. Ona nawet się na to lampi. Podnieś to. Co tam nam napisał? Aha, czekajcie, co? North to jest 3, south, północ 3, południe 1, zachód 4, wschód 2. Ja sobie to zapiszę, poczekajcie. North 3, south 1, west 4, east 2. Pomimo tego, że mam to w ekwipunku, no to wolę to zapisać. Pamiętajmy, że Black Wolf w tym pliku z grom, on tam nam zaznaczył, żebyśmy pamiętali, bo do jednej zagadki będzie to potrzebne, że jakby kompas zawsze wskazuje nam północ, czyli nie możemy się tym sugerować, nie? Tu się da chodzić? Da się tu chodzić. Nie wiem, czy ona tam doskoczy, już raczej nie. Problem w tym, że ona... Nie no, ale co mi to da? Bez sensu. Ja muszę bezpośrednio, chyba że... Czekajcie. Chyba że tam można jeszcze po jakimś chodzić, ale chyba nie. Weź za... A tam na... W sumie tamtędy można było się tam dostać, tak? Chyba to spieprzyłam. Nie, tam też jest zjeżdżane, ale głupie. Dobra. Powiem wam, że ta kamera mi nie pomaga. Bo ona obija mi o to gówno. Chyba że... No widzicie, że to jest bez sensu. No ona by tam wskoczyła, złapałaby się tymi łapkami, ale... Weź to zapisz jeszcze raz. Głupie to jest. Czemu ta kamera jest taka? No i a dlaczego teraz shift nie działa? Ja się pytam, dlaczego teraz shift nie działa? No, no nie działa. Kiedyś jakiś autor mówił, że nie wiem, że czasami działa czy nie działa, to niby autorzy tego nie blokują, tylko tak po prostu jest. Nie wiedzieć czemu. O! Dobra, weź to zapisz. Tylko pytanie, czy to tak mogę to zrobić? Mogę, dobra. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Czy ja mijałam takie drzwi? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem.
Po to mogę chodzić? Pewnie nie. Oczywiście, że nie, bo po co? A po którymś mogę? Potem mogę. Mogę. Okej. Okay. No to powiedzmy, że ona tam doskoczy. Mam taką nadzieję. A jak nie, to na zjeżdżane i dopiero wykręcić. Jest okej. Okay. Czy ja tu widziałam... Tych drzwi było pełno, mnóstwo, że tak powiem, tutaj. Tylko tu po drodze nie do końca jestem pewna, czy coś takiego widziałam. Muszę tu wejść na górę. Tu było przejście... Nie, to któreś się musiało otworzyć. Które? Tam było pływane, to ja już tam pływałam. Aha, to tam było, dobra, okej. Okay. To też nie tutaj. Gdzie te drzwi? Ja nie wiem, gdzie są te drzwi. What the heck? Z jakąś dźwignią. Tu. Dobra. Weź to zapisz, bo nie wiem, czego mam się spodziewać. No na pewno tam wejdę. Na bank tam wejdę. No przecież ty tam nie wejdę. No. No nie. I to było na tyle, widzę, z tego pomieszczenia. Bo po prostu nie mam klucza. Muszę mieć klucz. Może to będzie tak, że od innej strony się tam dostanę? Nie wiem. Nie mam klucza. Tutaj coś jest w ogóle? Nie. Może jeszcze tu. Nic nie ma. Naboje. No i ciul, muszę iść na sam dół teraz. Bezcelowe to tutaj było. Mogłam po prostu się wycofać, widząc klucz i tyle, ale... No trzeba było to sprawdzić. Grała nie na ślepo, to bym wiedziała. Się rozglądam, czy nie ma żadnych ukrytych dźwigni. Ale chyba nie. A te płytki? A, czekajcie. Te płytki, może tak być, że są jakieś niewidzialne. Bo widzicie na suficie takie jasne? Mhm. Tak. Dobra, to chociaż tyle. To chociaż tyle. Rozumiem, że tu na dole nie ma nic. Dobra. Okej. Okay. Zapisz. Okej, okay, weź jeszcze jeden dzyndzel zapisz. Tam jest okienko. Dasz radę bez rozbiegu? Dasz, to dobrze. Zanim pójdziemy tam, bo tam chodzi, ale za kratką, dobra, okej. Okay. Za kratką to widzicie. No ale może tu być też... Tak. No mówię wam, Black Wolf to zrobił się taki drugi Sabatu. Oczywiście nie porównuję jakby jednego do drugiego, bo każdy ma, mówię, swój styl, ale podoba mi się to, że Black Wolf ma takie już swoje, wiecie,
swoją technikę robienia customu, a poznałabym, że coś jest od Black Wolfa. Tam mnie nie było, pewnie od innej strony tam dojdziemy. Aż se sprawdzę, tak, tu nie ma nic. I tu rozumiem, że za filarem też nie ma nic. Dobra. Ciekawe, co się otworzyło, bo nie jest pokazane. A chyba, że to ta kratka. Chyba tak, bo tutaj nie mogłabym inaczej doskoczyć. Dobra, czaję. Okej, tak patrzę jeszcze, czy tu gdzieś w kolce na przykład nie można... ...wskoczyć, bo w jedynce dało sobie się tak skrócić. O, dobra, tak. Dobra. O, tu coś jest... O, proszę bardzo, jakieś wejście do... Ej, nie zauważyłam tego wcześniej, ale tu nie ma nic do przesuwania. Czekaj, czy tu jest mało w ogóle kolce? Czy mi się wydaje? O. Ale powiem wam, poczekajcie. No ale jak ja bym stąd wyszła? Nie da się stąd wejść. Spróbuję się opuścić. Ej, coś tu jest! Nie mam pytań. To jak ja stąd mam wyjść? A, dobra, i... Okej, okay, ja przypuszczam, że my sobie wyjdziemy tą górą nad tymi... tak, pewnie tak, nad tymi strzelankowymi główienkami. Dobra. O, ty. No ale i tak z jednym jestem w kiszce, bo skarbiec był zamknięty. Widać było ewidentnie, że to skarbiec. I znowu jestem w plecy jeden sekret. To tylko oznacza jedno. Black Wolf bardzo dobrze i skrzętnie ukrywa tutaj. Ukrywa sekrety. To będzie na środku, tak? Dobra. Zapisz. Super. Matko Boska, więcej się nie dało. Ja pikole. No i co teraz? Aha, do tego okienka rozumiem, bo znowu kratka jest jakby w dole. Jesus. Bez łapek. A, tutaj jest nasz Bebzon. To nie tak. Raz, że shotgun, a dwa, że apteczka. Okej. Nie było tak źle. Nawet mamy tutaj nabojki. Tu nic nie ma. Okej, jest. Pewnie znowu nam zrobiło krateczkę. Dobrze, że to nie jest na czas. Bym się stresowała z tą siekierką. Okej, zapisz. Aha, tam się kratka przy tych otworzyła. Dobra, czaję. A gdzie ja teraz wychodzę? Nie.
To jest głupie. Nie chcę tak. Jeszcze raz przyuważmy przy mamie. No. I tam jest jakiś kluczyk, czyli w tych nie używamy klucza, tylko je zdobywamy. Kumam bazę. Okej. Okay. A z jakim? Aha, ja tutaj jestem. Dobra, ona nawet się tu lampi. Dobra. Dobrze. Czyli co? Idziemy tam, gdzie nam się pokazało, że kluczyk jest do zdobycia. Tylko taki złoty. Gdzie ten złoty? Tu był, tam jest taki brązowy, ale tam też pójdziemy. Albo idę sobie najpierw do złotego. Chociaż... Dlaczego nie mogę iść od razu tu? W sumie mogę. Zaskoczę tutaj. Aha, w ogóle jak się tam dostać? W sumie rzeczy. Na przykład tak. No. Da się, da się. No bo tu też się da iść, coś tam jest. Dobra, wiecie co, zapiszę to. Za niedługo będziemy musieli kończyć, a ja tak chaotycznie strasznie dzisiaj podchodzę do tematu. Może zmienię sobie teraz broń na Uzi. Jest tyle krwi, że ja nie wiem, czy zaraz mi na przykład coś nie walnie na łeb. Może tak być. Tu jest coś, matko, ile tu jest przeszkód. A tu jest apteczka, widzę. Pytanie, czy na przykład któregoś tego bloczku nie można na przykład przesuwać, nie? Musiała sprawdzać wszystko. Tu jest jeszcze jakaś księga. No widzę, ona się na to patrzy. Przeczytaj to. O! Dobra. Musimy sobie to przeczytać. Poczekajcie. Kurwa, ile tu mamy? 33 minuty. No, powiedzmy. Dobra. Indy. Co? Co? Całość. Kurde. Może tak. Mogłabyś mi. Kurde! No nie ustawię się, poczekaj to. No nie. Chciałabym widzieć całość. Mogę? Powiedzmy. Indy. England with help of the dark crystal a god name. No to tak. A w roku 1023 w Anglii za pomocą dark, ciemnego no, kryształu, Bóg o imieniu jakiś Scanlan najechał świat. Kryształ został stworzony przez Scanlana. Dzięki jego mocy i eksperymentom which led to inspectors, które doprowadziły do, powiedzmy tam, nieoczekiwanych rezultatów. Moc klejnotu, tego dżemu, pozwoliła mu stworzyć armię mutantów, które pomogą mu podbić świat i walczyć z benevolent gods, życzliwymi bogami? Okej, okay, z życzliwymi bogami. Jak jest coś źle, to mnie poprawcie. Ludzi, którzy sprzeciwiali się, powiedzmy, no, idei jego panowania, wysyłał za karę do jakby Królestwa Wiecznej Ciemności. However, the benevolent... Życzliwi bogowie walczyli dalej, a i uwięzili go w jego własnej rzeczywistości, takiej własnym królestwie, jego rzeczywistości, no nie wiem, wraz z jego armią i ciemnym kryształem. The legend, legenda głosi, że dokładnie 1000 lat po tamtych wydarzeniach gdzieś w normalnym świecie pojawi się portal
łączący jakby oba te światy, oba odbiewy rzeczywistości. Mutanty pomszczą swojego pana, który nie może opuścić swojego królestwa. No okej. Powiem wam, że historia całkiem fajna. Mi się podoba. Dobra, czyli resetujmy to sobie. Podoba mi się to. I ta muzyka, wiecie, z Residenta jest sztosem. Będziemy musieli kończyć. Jeszcze sobie tylko... to może chociażbyśmy ogarnęli tą... Bo za bardzo nic nie zrobiłam dzisiaj. I to mnie męczy i martwi. Ale jak ja mam to zrobić? Nie kumam. Przecież nie przeciągnę tego. Chyba, że to... To jest czasówka. Okej, kumam. Jak to zrobić? Tak na przykład się da i wiecie, do tyłu odskoczę. Dobra, to tak się da, tylko źle to zrobiłam. Jeszcze raz. No naprawdę nie mogę sobie trafić. Mam coś z zeza, czy jak? Okej. Co się zrobiło? Aha, tam się otworzyło. Nie no, świetnie. Jest tu coś w ogóle do zebrania? Trzeba będzie tu zrobić ten sam patent i ten sam myk. Dobra, zapisz jeszcze raz. Sorki, że tak zapisuję teraz, ale... No ale... No. No, ten dół się otworzył. Tak myślałam, że tak będzie. Czy tu się pływa? Nawet nie. Dobra, zapisz. Kurde, powinnam tu już zakończyć, no. Chociaż tylko zobaczę, co tam jest. Mogę? Tu są jakieś lochowe sprawy. Zerknę, czy tam nikogo nie ma, kto jeszcze chce mnie zaciukać i będziemy kończyć. W takim razie kontynuować to będziemy w następnym odcinku. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu sobie to zakończamy. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. No i moi drodzy, do usłyszonka za tydzień. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.